Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z Q&A, czyli trochę inny odcinek niż zwykle. Nie żaden haul zakupowy, nie żaden GFX pack, ani mapki do farminga, ponieważ stwierdziłem, że dawno nie było Q&A. W sumie już opublikowałem dwa Q&A na moim kanale, ale ostatnie było 4 lata temu, tak dokładnie już minęły 4 lata od ostatniego Q&A. I stwierdziłem po prostu, że sobie nagram, wiecie, taką jakby aktualizację tego Q&A. Jest dużo pytań, w sumie no dużo, no 12 pytań, dla niektórych dużo, dla niektórych mało. Jak dla mnie, no jak na mój kanał i na mój Instagram, nawet ok, spoko, więc dziękuję za pytania, każdemu oczywiście. No i chciałem wam na początku jak zwykle powiedzieć, żebyście zostawili oczywiście łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale. Także co, ja was zapraszam do pierwszego pytania i oczywiście będę na nie wszystkie odpowiadał. Dobrze, moi drodzy, ja oczywiście pytania wszystkie mam na komputerze, na swoim drugim monitorze. Oczywiście gdybym miał dwa telefony, to na jednym bym trzymał tutaj teraz telefon w ręce i bym po prostu czytał te pytanie i na nie odpowiadał, ale no niestety nie mam drugiego telefonu, a że nagrywam telefonem zawsze dla was filmy, no to po prostu będę czytał z komputera pytania. Więc zaczynamy. Pierwsze pytanie jest, czy będę nagrywał live'y na YouTubie, czyli robił live'y. Ktoś się tutaj chyba pomylił, bo nagrywać to można oczywiście filmy, a live'y to się robi, jak to się zawsze mówiło i mówi nadal pewnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o live'y, jest taki plan i w sumie miałem, wam powiem szczerze, zacząć już od poniedziałku robić live'y. Myślałem, żeby robić live'y po takie 2 godzinki albo max godzinkę. Zaczynać gdzieś sobie o jakieś powiedzmy 10, kończyć 11 albo 12. No ale niestety póki co na razie no już mi tak zleciał ten tydzień, znaczy no jeszcze mamy w sumie sobotę i niedzielę i dzisiaj piątek, no ale można powiedzieć, że już mi tak zleciał ten tydzień, że po prostu jakby wiecie, umknęło mi to nagrywanie tych live'ów i po prostu totalnie o tym zapomniałem, się przyznaję szczerze. No i tak, w planach są te live'y. Powiedzmy z jakiś, nie wiem, darmowy grafik, jak zawsze było, z oceniania kanałów, widzów, nie wiem, po prostu z pogadanek na przykład. Z gierek bym chciał bardzo zrobić live'y, ale nie wiem, czy mi się to uda, ponieważ bym musiał dostosować OBS-a, czyli program do streamowania oraz nagrywania filmów pod daną grę, czyli na przykład pod GTA 5, pod Farminga 22 lub 19. Po prostu bym musiał dostosować ustawienia, żeby wiecie, żeby to się wszystko nie zacinało, żeby to płynnie chodziło. Bym musiał obejrzeć na pewno poradniki, ale tak, w planach są live'y, tak jak mówiłem, nawet z tych grafik za darmo, że robimy grafiki, wiecie, że ktoś zamawia grafikę na live'ie, ja ją robię na live'ie, albo po prostu po live'ie, jeżeli będzie za dużo grafik już na zamówieniu. No to po prostu po live robię te grafiki i wy je macie całkowicie za darmo i nie musicie nic za nie płacić. Także tak jak mówię, w planach są, jeżeli mi się uda, to od przyszłego poniedziałku, a jeżeli nie, to będę po prostu dawał wam znać, kiedy taki live planuję zrobić. No i na pewno wtedy go zrobię. Drugie pytanie jest takie, jaki jest mój ulubiony sklep odzieżowy, jeżeli chodzi o taki internetowy? A więc tak, moim sklepem odzieżowym, jeżeli chodzi o internet, nie o taką, wiecie, w galerii sieciówkę, czy powiedzmy, nie wiem, czy no po prostu no wiecie, o co mi chodzi, że w galerii handlowej, jeżeli chodzi o sklep, tylko w internecie, no to jest w sumie jeden, na którym od zawsze kupuję, do dzisiaj. To jest Zalando. Dokładnie Zalando, ponieważ na Zalando, no w sumie tak jak na innych stronkach zresztą, macie przeceny, bardzo fajne są ciuchy, obuwie, no i również no inne tam akcesoria, powiedzmy typu, nie wiem, okulary przeciwsłoneczne, coś takiego.
Ale moim takim właśnie top 1 do dzisiejszego dnia jest właśnie z Zalando. Ja też kupowałem, wam szczerze powiem, z Modivo, nie pamiętam już, jak on się nazywał, ale też był taki streetwearowy. No nie powiem wam teraz nazwy, bo nie pamiętam, a nie chcę was tutaj okłamywać z nazwą. I nie chcę wam tutaj byle jakiej też nazwy podawać, ale no top 1 Zalando. Oczywiście też kiedyś kupowałem na Select Shopie, w Poznaniu, w Starym Browarze również jest ten sklep i w innych galeriach typu Kraków i tak dalej, więc po prostu sobie tam też kupowałem ciuchy, ale jednak zrezygnowałem, bo teraz mnie bardziej kręcą marki, wiecie, typu Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, coś takiego, a tam po prostu tych marek nie było, więc mam kilka bluz i w sumie koszulek z Select Shopu. No, ale aktualnie kupuję tylko na Zalando. Trzecie pytanko. Trochę bardzo prywatne, ponieważ jest to pytanie o miejscowość zamieszkania. Nie wiem, kto zadał takie pytanie, bo oczywiście nazwa użytkowników, którzy zadali pytania, wam się nie wyświetla, ponieważ wiecie, RODO to wszystko. No, nie chcę po prostu pokazywać waszych nazw. No, ale miejscowość zamieszkania. Prywatna sprawa. Chyba żaden, ale to żaden youtuber. Znaczy, może są youtuberzy tacy więksi ode mnie, z większą ilością subów i w ogóle, którzy mówią o swojej miejscowości zamieszkania. Na pewno, no wiecie, nie powiedzą pełnego adresu, no bo wiadomo, no, to by było. To ktoś musiałby być głupi, żeby powiedzieć pełen adres. No chyba, że jakieś paczki tam wysyłają do siebie, jak to tam kiedyś było na YouTubie, że paczki wysyłali, otwierali na odcinku od widzów, paczki, coś tam, no to okej. Ale moja miejscowość zamieszkania. Poznań. W sumie to okolice bardziej, ale wam powiem Poznań, bo nie chcę tutaj naprawdę mówić. Większa część osób, która mnie ogląda tutaj, są moimi znajomymi. Wiedzą, gdzie dokładnie mieszkam, ale po prostu ja wam powiem tylko tyle, że to jest Poznań. I w sumie tyle. No, nie ma co tutaj więcej odpowiadać. Dobra, no i pytanko czwarte. Ulubiona marka odzieżowa. Moja ulubiona marka odzieżowa, tak jak już wam powiedziałem, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans. Co tam jeszcze? Boss na pewno. Znaczy, no to jest Hugo Boss i Boss, ale no Boss. Co tam jeszcze możemy dać? Nike oczywiście. Kiedyś to był też Pitbull, ale teraz Pitbulla już w sumie nie kupuję. Kupiłem chyba jedną koszulkę i tam bluzę, a już teraz w sumie nie kupuję z Pitbulla. Ale szanuję bardzo ludzi, którzy z Pitbulla kupują, bo naprawdę mają spoko ciuszki i po prostu no, mają mega, mega materiał, te ciuchy i tak dalej. Słuchajcie, musiałem odpowiedzieć sobie Zalando, bo po prostu jest tyle tych marek, że ja też wszystkich oczywiście nie zapamiętuję dokładnie. Ale wymieniłem wam te 4 lub 5, już nawet nie wiem teraz ile wam wymieniłem, bo już mi się wszystko pokićkało w głowie. Ale kolejna marka to jest na pewno North Face, Jordan. Co my tu jeszcze mamy? Levi's też kiedyś kupowałem, aczkolwiek już teraz nie kupuję za bardzo, ale kupowałem w Levi'sie. Armani Exchange na pewno. Już wam mówię. No, w sumie to chyba tyle z tych marek odzieżowych, więc tak, te dokładnie marki, które wam wymieniłem, są moimi ulubionymi na ten moment. Oczywiście, wiecie, to się wszystko zmienia, bo to się wszystko zmienia z czasem. Zresztą tak jak ze wszystkim. Na przykład, powiedzmy, macie ulubioną markę, kiedyś mieliście ulubioną markę samochodu, na przykład powiedzmy BMW, nie? Albo Mercedesa, przykładowo. Ale to tak tylko dla przykładu daję, oczywiście, żeby tu mnie ktoś zaraz nie zjechał. A powiedzmy teraz na przykład. To już nie jest wasza ulubiona marka, na przykład Mercedes albo BMW, a waszą ulubioną marką jest na przykład powiedzmy teraz Porsche lub Lamborghini, nie? Wiecie o co chodzi. Po prostu to z wiekiem wam się zmienia. Tak samo u mnie to się zmieniło. Kiedyś moje ulubione marki to były na przykład Prosto, Camouflage, co tam jeszcze było? No te ze sklepu Select Shop takie typowe, na przykład Vansa też bardzo lubiłem. No, różne takie tam, które były w tym Select Shopie, bardzo lubiłem te marki, a później znowu, wiecie, przeszło na Zalando i tam zobaczyłem takie marki, które mówię, kurde, w sumie te ciuchy są mega spoko, nie? Albo na przykład jakieś obuwie, no, zarąbiste, nie?
I wiecie, i tak kupowałem te ciuchy albo tam obuwie. No i mówię, kurde, w sumie jest spokojnie. No i wiecie, i po prostu się przerzuciłem na Zalando i na również inne marki. Dobra, kolejne pytanie jest, kogo ja oglądam na YouTubie, czyli jakiego YouTubera? I słuchajcie, ja tutaj ogólnie dużo, ale to dużo jakoś YouTuberów nie oglądam, ponieważ oglądam ich bardzo mało. W sumie ja subskrybuję tylko tych, których oglądam tam od kilku lat. Takim najdłuższym moim YouTuberem, którego oglądam w sumie, jeżeli chodzi o gry, a w sumie tylko o jedną grę, to jest Kaluch, który nagrywa GTA 5, na przykład Prawdziwe Życie albo Stanty, no różne serie po prostu z GTA 5, ale również nagrywa inne gierki, tylko na swoim drugim kanale, ale oczywiście ja zawsze oglądam tylko no, na jego pierwszym kanale GTA. Więc tak. A kolejnym YouTuberem, w sumie YouTuberami, to jest oczywiście Bungie. Kanał Bungie, chłopaki z Poznania. Także ich oglądam, ponieważ no, moim zdaniem ich filmy, wiecie, są takie, że można się pośmiać przy nich. No bo po prostu dają wam taką rozrywkę, w sensie wam, no nam widzom dają taką rozrywkę, że po prostu wiecie, że można się tak pośmiać, nawet jeżeli macie zrąbany dzień, to wiecie, odpalacie sobie kanał Bungie, bo wstawili jakiś odcinek, a powiedzmy nie oglądaliście go jeszcze, bo nie mieliście czasu, na przykład w tygodniu, a powiedzmy jest weekend, oglądacie sobie Bungie, macie zrąbany humor, bo nie macie co robić, albo coś was wkurzyło, oglądacie Bungie i wiecie, i od razu wam się uśmiech na twarzy pojawia, bo robią tam no, różne takie śmieszne rzeczy. Więc tak, myślę, że Kaluch i Bungie, tacy top 1, moi ulubieni. W sumie nie było tu pytania o ulubionych YouTuberów, ale no, kogo oglądam? No i powiedziałem w sumie, że to są tacy top 1. Więc na ten moment tylko oni. Kolejne pytanie jest takie. Jakie jest moje wymarzone auto? Moi drodzy, moim wymarzonym autem jest, i uwaga, które teraz się pojawi, jest to auto. Jest to dokładnie Mercedes AMG GT 64S, czyli no taki jak ma Kubańczyk, czyli no raper, którego ja uwielbiam po prostu słuchać. I będzie też pytanie, kto jest moim idolem, z tego co widziałem, więc no, moim idolem jest Kubańczyk, ale oczywiście nie tylko, więc na to pytanie też sobie odpowiemy. Więc no, to jest taki, wiecie, mój dream car, wymarzony, jeżeli chodzi o przyszłość, bo wiadomo, że takie autko trochę kosztuje, niestety. No ale jest po prostu takie piękne, że no, ja po prostu nie umiem tego wyrazić w słowach. Jakby mi się bardzo podoba ten Mercedes, więc no, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Tym bardziej, wiecie, jak Kubańczyk go trochę, że tak powiem, przerobił, bo tam inny kolor chyba teraz ma. Z tego co widziałem, to czarny chyba jest, a był chyba szary, z tego co kojarzę. No i w ogóle, no. Koła, wszystko, no, zarąbisty. Bardzo mi się podoba, tak jak powiedziałem, to auto bardzo, ale to bardzo dużo kosztuje, ale to jest takie moje top jeden z marzeń. Na mojej liście marzeń to jest, wiecie, pierwsze marzenie, żeby to auto kiedyś mieć i mam nadzieję, że to marzenie się spełni, bo oczywiście pamiętajcie, że marzenia się spełniają, więc trzeba tylko po prostu w to wierzyć. Więc, no, jakby mam nadzieję, że moje marzenie kiedyś się spełni. I tu mamy teraz właśnie to pytanko, o którym mówiłem. Kto jest moim idolem? Słuchajcie, moim idolem jest tak. Kubańczyk na pewno, ponieważ jakby on jest też moją taką trochę inspiracją, jeżeli chodzi o na przykład właśnie to auto, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, styl ubierania. Ponieważ on, moim zdaniem, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, więc jakby ja tutaj nic nie mam.
do nikogo, jeżeli ktoś myśli inaczej, ale moim zdaniem on ma zarąbisty, wiecie, styl ubioru. W sensie, wiadomo, że on się ubiera w najdroższe ciuchy typu Louis Vuitton i tak dalej. No ale no, no po prostu jakby moim zdaniem ma zarąbisty styl ubioru. Jakby no po prostu, jeżeli wiecie, na przykład tam kiedyś miał też chyba z tego co kojarzę koszulkę Bossa czy coś na jakimś teledysku chyba, albo po prostu na Instagramie miał założoną z tego co kojarzę, czy tam to były nawet spodenki krótkie, nie pamiętam już dokładnie. No to po prostu ja, wiecie, ja się też przez niego w to wkręciłem, w te markowe ubrania i po prostu zacząłem też nosić, więc no i się ubierać w markowe. Ale oczywiście nie tylko przez niego, bo tutaj też, wiecie, z mojej rodziny na przykład moja krzesna, więc tutaj akurat też co w rodzinie to nie zginie, także wiecie. Ale jeżeli chodzi o jeszcze jakieś idoli, nie wiem, czy to też można powiedzieć, czy to też można zaliczyć do idola, aczkolwiek też taka moja inspiracja i taki mój jakby trochę, wiecie, osoba dla mnie, która mnie jakby motywuje na przykład do jakiegoś tam działania czy coś, to jest na pewno pan Michał Karmowski, którego możecie znać również z Instagrama, ale również jako aktora w różnych, nie wiem, serialach albo powiedzmy w jakichś, nie wiem, w kinach, na filmach jakichś. Więc no, on jest taką osobą, która myślę jest osobą motywacyjną dosyć, ponieważ on zawsze powtarza, że no, samo się nic nie zrobi, że wiecie, że on tam też pokazuje jak trenuje i w ogóle. Zresztą no, ja też sobie trenuję, co prawda w domu, zamierzam iść na siłownię od sierpnia albo od września, więc to będę cisnął już mocniej na tej siłce, jeżeli chodzi o, wiecie, o na pewno o biceps, o triceps i tak dalej. Ale no, on jest taką osobą, która, wiecie, która też tam przekazuje, że nie wolno się poddawać właśnie, że trzeba spełniać swoje marzenia i tak dalej. Więc on jest dla mnie też taką motywacją, ale mam w sumie takie trzy, mówię, Kubańczyk, pan Michał Karmowski oraz Hubert Misiąg. Nie wiem, czy kojarzycie, ale możecie kojarzyć w sumie z na przykład YouTube'a, z Instagrama. Na Instagramie nazywa się Sposoby Milionera Hubert Misiąg, więc on też jest taką osobą, która, wiecie, co prawda działa w dropshippingu, z którym ja też mam zamiar no tam zacząć troszkę coś tam mam jakieś plany, no ale jeżeli oczywiście mi z tym nie wyjdzie, no to oczywiście wiadomo, że no, nie będę tego dalej ciągnął, ale chcę po prostu spróbować, bo też chciałem wam powiedzieć, że warto próbować jakichś nowych rzeczy, nawet jeżeli wiecie, coś wam nie wypali, to chociaż macie to odhaczone, że wiecie, że a dobra, spróbowałem, no trudno, nie udało się i tyle, tak? Ale zawsze możecie spróbować i po prostu może wam się coś uda. Tak samo ja chcę spróbować właśnie z tym dropshippingiem. No i on tam też właśnie takie, no fajne też informacje czasami przekazuje. Byłem u niego również na szkoleniu online, więc moim zdaniem bardzo jako taki, wiecie, jako taki można na niego powiedzieć w sumie, no jest biznesmenem, no to można na niego powiedzieć jako biznesmen i taki no też jako po prostu normalny człowiek, jest bardzo spoko, jest również taką moją jakby wiecie osobą, która mnie motywuje również do działania, ale no jest mega spoko osobą i po prostu jak byłem na szkoleniu, te dwie godzinki, tam miała być godzina szkolenia, ale się przeciągnęło do dwóch godzin aż. No to a to się pośmiał tam, wiecie, z tymi wszystkimi osobami, co były na szkoleniu, a to całość. I także no, spoczko jest i naprawdę nie mogę tu o nim również złego zdania powiedzieć, tak samo jak o Michale Karmowskim albo o Kubańczyku. Także to jest takich moich trzech idoli. Teraz pytanie, co jest moją motywacją i szczerze wam powiem, co jest moją motywacją, co ja mogę wam powiedzieć. Na pewno te osoby, które wymieniłem, czyli ci idole moi, są moją motywacją, taką wiecie, codzienną. Ale też moją motywacją jest na przykład rodzina, rodzice. To na pewno to na pierwszym miejscu, od razu zaznaczam, że to na pierwszym miejscu.
Ale co jeszcze może być moją motywacją? No nie wiem. Moją motywacją na przykład jest nagrywanie na YouTubie. Wiecie, ja tego nie robię dla pieniędzy, na przykład, że nagrywam na YouTubie. Ja po prostu robię to, wiecie, z przyjemności, z jakby hobby, o takie coś, no takie rzeczy po prostu, hobby, przyjemność. To jest dla mnie, wiecie, przyjemność, że ja nagrywam dla Was filmy, pomimo że nie mam dużo subskrypcji jakoś, że nie mam dużo też wyświetleń pod filmami, że nie mam dużo łapek w górę pod filmami, ale to jest dla mnie, wiecie, hobby takie, po prostu oderwanie się od codzienności, że mogę się z Wami dzielić na przykład jakimiś, powiedzmy, na przykład tak jak hole zakupowe, tak jak LPU, tak jak mapki do farminga, tak jak teraz Q&A na przykład nagrywam. To, że mogę się dzielić z Wami, wiecie, taką jakby codziennością też, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Więc jakby mówię, ja tego dla pieniędzy nie robię. Tym bardziej, że kiedyś moim marzeniem było, wiecie, żeby nagrywać właśnie na tym YouTubie, żeby chociaż zdobyć te 1000 subskrypcji i mi się to marzenie udało spełnić. Tylko no mówię, no to jest właśnie to, że powiedzmy nawet YouTuber, który ma tam 3000 subów, czy tam powiedzmy nawet 10 tysięcy subskrypcji, i nagrywa, moim zdaniem, na przykład jakieś, ja już tu nie chcę wymieniać youtuberów oczywiście, ale na przykład, no widziałem takich, którzy mają po więcej subskrypcji niż ja, nagrywają moim zdaniem bardzo ciekawe filmy, a mają bardzo mało łapek w górę pod filmami oraz bardzo mało wyświetleń. Ja wiem, że nie każdego z Was też może interesować jakiś dany film, czy to u mnie, czy u innego youtubera. Bo ja wiem, że teraz większość osób by chciała, żeby, wiecie, żeby wszyscy nagrywali jakby, tak jak Kaluch na przykład nagrywa, jakieś serie, na przykład z GTA Roleplay, na przykład, nie wiem, z Farminga, no, z jakiejkolwiek gry, ale każdy ma też, wiecie, inny gust. Ja na przykład nie mam takiej reguły, że mój kanał polega tylko na, powiedzmy, nagrywaniu ciągle holów zakupowych, ciągle mapek do farminga, ciągle coś. Nie, jakby ja mam kanał, ja założyłem sobie już od początku takie coś. Ja na początku również nagrywałem jakiegoś Fortnite'a z widzami, coś tam, to było kozackie, bo ja się przy tym bardzo dobrze bawiłem, ale to mi minęło z wiekiem, bo no, ja teraz we wrześniu będę miał 19 lat, więc jakby, wiecie, z wiekiem ciągle coś się zmienia, ciągle macie inne pomysły, ciągle coś zmieniacie jakby w swoim życiu. Ja też to zmieniłem na swoim kanale, że po prostu zacząłem, wiecie, nagrywać taki content różnorodny, o, że tak powiem. Bo nie wiem, czy to by było dobre określenie, jakbym powiedział, że for fun. Może i nie. Po prostu różnorodny content, czyli że na przykład dzisiaj nagrywam haul zakupowy, wstawiam go. Jutro na przykład nagrywam, wiecie, 4 najlepsze mapki do Farminga 22, wstawiam to. Jakby to jest różnorodny content. Wiecie, ja nie chcę nagrywać czegoś takiego, że na przykład przez rok będę nagrywał, powiedzmy, serię z Farminga Simulator 22, bo wiadomo, że to w końcu Wam, widzom, też się znudzi. Jakby ja chcę, wiecie, taką właśnie, dlatego ja nagrywam tak różne filmiki na swój kanał, ponieważ chcę mieć tą różnorodność. I ja nie mam założenia takiego, że po prostu mój kanał polega na przykład, tak jak u innych, że na robieniu na przykład tylko tego i tego typu filmików. Bo no wiadomo, to się w końcu każdemu z Was znudzi. I później na przykład ja bym musiał myśleć, że dobra, znudziło im się, co ja mam teraz nagrywać. A tak to wiecie, różne filmiki wstawiam, patrzę, aha, dobra, ten ma więcej wyświetleń, ten ma mniej wyświetleń, wiem, który na przykład tam już nagrywać na przyszłość więcej razy. I w ogóle też chciałem zaznaczyć tutaj, że dziękuję Wam za 180 wyświetleń pod czterema mapkami z Farminga 22, ponieważ widzę, że to Was interesuje. Więc jakby dziękuję Wam za to i również za 6 łapek w górę pod tym filmem. Jakoś, no to nie jest za dużo, wiadomo, jak na mój kanał z 1099 subami, ale spokojnie, jakby łapki w górę mnie tam nie ten za bardzo. Jak już 6 łapek w górę jest, to już jest progres naprawdę, bo pod niektórymi filmami jest po nawet 3, więc o te 3 więcej jest spoko.
Jakby ja tam na to nie patrzę, akurat po prostu mówię. Ja się dobrze przy tym bawię, że po prostu nagrywam, wstawiam te filmy i tyle. Kolejne pytanie, czy ja mam rodzeństwo? I to pytanie już chyba kiedyś było na Q&A właśnie ostatnim, czyli 4 lata temu. Nie, nie mam rodzeństwa. Jestem jedynakiem, niestety, albo może istety, bo niektórzy mi mówią, że mi zazdroszczą, bo na serio, jak na przykład ja idę do kogoś i widzę, że wiecie, rodzeństwo, na przykład brat i brat, albo siostra i brat, albo powiedzmy, no, siostra i siostra, to niekiedy to jest po prostu, że tak powiem, no dają sobie popalić, nie? Wiadomo, no jak to rodzeństwo, no oczywiście, no są kłótnie, więc no są kłótnie, są jakieś sprzeczki i tak dalej, no ale no są też i te dobre, jakby takie, wiecie, o, są plusy i minusy, jeżeli ma się rodzeństwo. Więc no niektórzy mówią, że mi zazdroszczą, że nie mam rodzeństwa, a ja znowu mówię, że no wiesz, no ale no trochę szkoda, nie? No bo jednak fajnie by było mieć na przykład tego brata albo siostrę, ponieważ no tak, wiecie, samemu siedzieć w domu, co prawda, no ja się zawsze śmieję, że ja mam siostrę, mojego psa, bo to jest dziewczynka, więc jakby ja się zawsze śmieję, że ona jest jakby tym zwierzakiem, który, wiecie, który tam jakby tu do mnie przyjdzie, tu się przytuli, tu coś. No, po prostu ja się zawsze śmieję, że to jest moja taka siostra, więc jakby, ale nie, no ogólnie nie mam rodzeństwa. Jestem, tak jak już powiedziałem, jedynakiem. Ulubiony gatunek muzyczny, kolejne pytanko. Mój ulubiony gatunek muzyczny to oczywiście jest rap. Kiedyś słuchałem hip-hopu również, ale przestałem, ponieważ jednak ten rap gdzieś tam, wiecie, od zawsze. Kiedyś w ogóle też słuchałem disco polo. Wiadomo, disco polo no, króluje na weselach, na osiemnastkach również. No wiadomo, że tego się też słucha, tak? Na przykład ja jak gram Farminga 19, no to też jakaś tam piosenka z disco polo poleci. Wiadomo, że no, disco polo to jest jednak już od kilkunastu lat takie, że no raczej każdy tego słucha. Tak samo jak jest, nie wiem, z popem albo z rockiem, jak niektórzy słuchają. Albo nawet no ten rap, albo hip-hop, no powiedzmy. To też jest takie, że wiecie, że no jednak to się od dawna, dawna słucha i do dzisiaj, ale no ulubiony gatunek muzyczny to jest oczywiście rap. Kolejne pytanko. Jaki jest Twój znak zodiaku? Moi drodzy, mój znak zodiaku to jest panna. Tak, ponieważ jestem z września, dokładnie 16 września, to moim znakiem zodiaku jest oczywiście panna. Pytanko oczywiście powtarzające się już było w poprzednich dwóch Q&A. Czy ja mam dziewczynę? Moi drodzy, czemu wy takie pytania mi zadajecie? Nie no, śmieję się teraz. Nie, nie mam dziewczyny, ponieważ ja miałem, jakby, no wam szczerze powiem, miałem kilka dziewczyn, ale wtedy, wiecie, byłem młodszy, trochę głupi i w ogóle, więc teraz mi się wydaje, że bardziej dorosłem do takich tematów. Aczkolwiek no, ja mam troszkę problemy z zazdrością, jeżeli chodzi o na przykład dziewczyny i ja się za bardzo przywiązuję również, jeżeli chodzi o dziewczynę. Więc no, jakby po prostu pracuję nad tymi dwoma rzeczami, ale no to wiecie, wszystko krok po kroku, trzeba po prostu pracować nad sobą i wtedy będzie wszystko git. Ale nie, nie mam dziewczyny, na razie nie potrzebuję, jakby nie, Jezu, nie potrzebuję. Na razie nie mam takiej potrzeby, żeby mieć tą dziewczynę, pomimo że mam prawie 19 lat, to na razie nie czuję po prostu takiej potrzeby, żeby wiecie, żeby kogoś mieć. Jakby na razie jest mi dobrze samemu. Życie singla, niektórzy mówią, że jest spoko i w ogóle no jest spoko, ale aczkolwiek wam powiem, że z drugiej strony by fajnie było mieć gdzieś tam osóbkę taką, jednak że wiecie, że jakieś wsparcie takie,
pomoc jakąś taką w czymś, na przykład jeżeli coś wam nie idzie, to żeby ta osoba wam w czymś pomogła. Spędzanie czasu razem i w ogóle, no ale jednak też od czego ma się przyjaciół, ziomków, wiecie, tam normalne przyjaciółki, no od czegoś ich się ma, więc jakby tutaj na razie nie czuję po prostu takiej potrzeby, żeby kogoś mieć po prostu jakąś swoją drugą połówkę. Także nie, ale no nie wiem, jeżeli kiedyś kogoś znajdę, to może mi się uda namówić, żebyśmy nagrali razem jakiś filmik jeszcze na YouTube'a. Także nie, no oczywiście nie przesadzajmy tutaj. Na razie po prostu o tym nie myślmy. Na razie myślę o innych rzeczach i sprawach, więc no, nie będę oczywiście tutaj zdradzał, bo to jest, wiecie, nie chcę tu za dużo zdradzać, żeby po prostu, chcę, żeby to wszystko wypaliło, więc nie ma co tutaj za dużo zdradzać. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Koniec pytań. Wszystkie 12 pytań już sobie przerobiliśmy. Oczywiście tutaj jak zwykle dużo bardzo do was gadałem, ale ja po prostu lubię do was gadać. I co? I tak jak mówiłem na początku filmiku, żebyście zostawili oczywiście łapeczkę w górę, żebyście zostawili oczywiście subskrypcję na ten kanał, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale oczywiście. Ponieważ jest nas już 1099, więc dobijamy do 1100 subów. No i co? I oczywiście lecimy dalej z tym progiem subskrypcji, tak? I pamiętajcie oczywiście, no tak jak mówiłem, no, żeby zostawiać te łapki, żeby było ich trochę więcej pod tymi filmami. Aczkolwiek oczywiście ja tu nikogo nie zmuszam do niczego. I co? Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!